Witam bardzo serdecznie, mam na imię Olaf Sagan. A jestem Antoni Sienkiewicz. Dzisiaj będziemy robić wulkan iskrowy. Do naszego doświadczenia będą potrzebne okulary, zimne ognie, ląd, czyli w skrócie zimny ogień, dwa korki sklejone taśmą, robimy w tym korku dziurę, skruszone właśnie zimne ognie, które wsypujemy do dwóch korków, zapalniczka, jakieś naczynko. Do korka wsypałem 10 gramów współkruszonych zimnych ogni. Wsadzam teraz to do miseczki i wkładam. Następnie podpalam. W skład zimnych ogni wchodzi kwas borowy, azotan 5 baru, żelazo oraz aluminium. Azotan 5 baru odpowiada za spalanie, a kwas borowy działa jako neutralizator. Do zimnych ogni dodajemy również żelazo i aluminium, które są odpowiedzialne za barwę złoto-srebrną. Zimne ognie są najlepszą alternatywą i najbardziej bezpieczną alternatywą fajerwerek, którą dotychczas poznaliśmy. Pomimo, że zimne ognie są bezpieczne, to doświadczenie należy wykonywać pod kontrolą osób dorosłych.